Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i witam na moim kanale YouTube Video Marketing Online. No, mam w sumie na razie dla mnie interesującą wiadomość, ale także dla tych, co oglądają moje wideo w tej chwili. Zdecydowałem się w końcu na zakup nowego komputera, no i dodatkowo programu typu Camtasia. Który pozwoli mi dokonywać nagrywania po prostu tego, co widzę na ekranie. No, w tym momencie znacznie ułatwi to przekazanie informacji na temat moich metod promocji wideo online. W zasadzie chciałbym się tutaj skupić, tak przynajmniej sobie podzieliłem, na takich kilka modułów, kilka tematów, wokół którego te moje wideo będą się kręciły. Pierwsze, no, sprawa selekcji Twojej niszy, czy jakby tam ją to ktoś nie nazywał. W każdym razie, no, cała sztuka polega tutaj na tym, aby wybrać coś, do czego masz pasję, do czego masz umiejętności. No, ale jakby to powiedzieć, gdzie nie wiadomo, o co chodzi, to tam wiadomo, o co chodzi, czyli chodzi o pieniądze. Czyli nie wystarczą umiejętności, nie wystarczy pasja. No, warto jeszcze jakoś to, te swoje umiejętności spieniężyć. I tutaj opisałbym taki hedgehog koncept, w sumie nie mój. Natrafiłem na niego poprzez Gideona Shalwicka. Natomiast on tam gdzieś to znalazł wcześniej. Tym niemniej sprawa bardzo ciekawa, w jaki sposób, przynajmniej w chwili obecnej, możesz stać się na świecie najlepszym w jakiejś swojej pasji. No, pokazałbym tam jeszcze parę jakichś narzędzi internetowych, które by tutaj pomogły Ci tą niszę określić. No niestety, wiadomo, jest to niestety sztuka, tak jak medycyna, sztuka. Natomiast, no, na pewno słyszałeś o Google AdWords Tool. Być może słyszałeś, być może nie. Narzędzie do sugestii słów kluczowych w YouTube, także YouTube Keyword Suggestion Tool. No, być może w Polsce na razie mniej przydatne, bo tak szczerze mówiąc tych wideo jest mniej, ale przynajmniej pokazuje, co rzeczywiście ludzie w YouTube szukają. No, następną sprawą, którą bym poruszył, jest to po prostu robienie wideo szybko i sprawnie. Tu szybko i sprawnie podkreślam jeszcze raz, bo jest to w zasadzie cała idea mojego wideo marketingu online. Oczywiście, no, nie sposób tutaj nie wspomnieć o jakimś o potrzebach sprzętowych, czyli zaczynając od spraw typu kamera, typu mikrofon, typu laptop. No, nie można tutaj pominąć potrzeby dobrego oświetlenia. Naprawdę widziałem wideo promujące temat, jak wypromować wideo na YouTube, i po prostu, o ile, no, było ono bardzo ciekawe, to oświetlenie było po prostu beznadziejne. No, no, tylko dlatego, że temat mnie bardzo interesuje, wytrzymałem całe to wideo, obejrzałem je od początku do końca, natomiast, no, trzeba sobie zdać, że niestety większość ludzi ocenia książkę po okładce, i zanim się tam poznają na naszym ciekawym wnętrzu, po prostu trzeba się przystroić i jakoś to pokazać dla szerszej publiczności. Jak już wspomniałem, Camtasia, ponieważ nie posiadam komputerów typu Macintosh, Mac Computers,
No, nie będę się w ogóle zajmował oprogramowaniem z nim związanym, natomiast pokażę, w jaki sposób ja tworzę wideo na moim PC-cie. Następna, by tutaj ciekawa sprawa była, jak w ogóle zacząć Twoją, czy jak po prostu zacząć dominację Twojej niszy na YouTube. No, powtarzam, być może to tutaj banały dla prawdziwych YouTubowiczów, czy banały dla pozycjonerów. Natomiast na pewno tutaj trudno nie podkreślić konieczność stworzenia po prostu konta Google, stworzenia kanału YouTube. Jeżeli takiego do tej pory nie masz, to trzeba by go stworzyć od podstaw. Jeżeli masz, to warto by go dostosować do swoich potrzeb. Znaczy, przez dostosowanie rozumiem tutaj bardziej, że na potrzeby danej niszy tworzymy nowy kanał YouTube, nowe konto Google, tematycznie związane z tą daną niszą. No, oczywiście gdzieś to wideo oprócz YouTube warto zamieszczać. Żeby było jasne, YouTube nie należy do Ciebie. YouTube należy do YouTube, czyli należy w sumie do Google. I jeżeli w jakikolwiek sposób naruszysz świadomie lub nieświadomie reguły Google, w jeden dzień wieczorem idziesz spać, rano się budzisz i nie masz całego biznesu. Dlatego także trudno tu nie podkreślić konieczność stworzenia swojej strony internetowej, najlepiej na platformie WordPress, czyli takiego po prostu wideobloga. Znawcy problemu podkreślają tutaj konieczność budowania listy mailingowej. No, muszę powiedzieć, że nie doceniałem do tej pory tego tematu i to budowanie listy będzie dla mnie też jakimś wyzwaniem. No, w chwili obecnej nie mam nikogo na tej liście, takiej stworzonej typowo poprzez moje jakieś kanały YouTube. Tym niemniej podobno money is on the list, czyli pieniądze są w liście. Znaczy w liście oczywiście mailingowej. No, dojdziemy tutaj w końcu do dodawania po prostu treści. Czyli analogia tutaj jest do zwykłego bloga. Tutaj również dam kilka wskazówek. Następnie dojdzie już tutaj do, jakby to powiedzieć, dojdziemy tutaj do samego sedna, jakim będzie już ustabilizowanie naszej pozycji na YouTube. W każdym razie jest to sprawa bardzo ciekawa. Bardzo ciekawa. Sam YouTube daje setki, jeżeli nie tysiące możliwości. Tak sobie popatrzę po prostu na swoją ściągę. No, zacznijmy tutaj od konieczności w jakiejś strategii właśnie wzrostu naszej aktywności, czyli proste triki, być może powszechnie znane, ale przez to, że w ogóle nie stosowane przez zwykłych YouTubowiczów, dające Ci tutaj olbrzymią przewagę. No tak, wymienię właśnie jeszcze raz je w mojej kolejności. Tytuły wideo, rola opisu wideo, wideo tagi, adnotacje, różne wideo komentarze, odpowiedzi wideo, nawet komentarze wideo, dodawanie przyjaciół. No, coś takiego tutaj, jak sam znalazłem, captions, czyli napisy. Oczywiście, no, backlinking tutaj, trudno tutaj. Każdy pozycjoner w sumie to wie, o co chodzi, natomiast no, mój kanał raczej nie jest dla pozycjonerów. Także na sam koniec już będą jakieś takie moje
poruszone sprawy, które po prostu wyjdą mi w czasie mojego robienia tego wideo. No co z tego wyjdzie, zobaczymy.